Kopciuszek, złote bajki. Pewnej dziewczynce umarła mama. W niedługim czasie jej ojciec poślubił inną kobietę, która wprowadziła się do jego domu wraz ze swymi dwiema córkami. Zła macocha rozpieszczała swoje złośliwe córki, a pasierbicy kazała ciężko pracować. Dziewczynka spała w kącie koło komina i stale była pobrudzona sadzą, dlatego nazwano ją Kopciuszkiem. Pewnego dnia na zamku miał się odbyć huczny bal, na który zaproszono wszystkie panny z całego królestwa. Przez tydzień złe siostry Kopciuszka przygotowywały się do występu w wielkim świecie. Pojechały wystrojone, a ona została w domu sama. Musiała pozmywać i pozamiatać, a w dodatku macocha kazała jej oddzielić zmieszane w misce ziarna maku i soczewicy. Przebierając mak, Kopciuszek czuł się nieszczęśliwy i samotny, gdy nagle w chacie zjawiła się dobra wróżka. Wyczarowała dla Kopciuszka piękną suknię, dynię zamieniła w karocę, myszy w wrącze rumaki, a szczura wąsatego stangreta. Tylko pamiętaj, musisz wrócić z balu, zanim wybije północ. O tej porze czary tracą moc, powiedziała wróżka. Kopciuszek pojawił się na balu, a wszyscy oniemieli. Królewicz porwał piękną pannę do tańca i natychmiast się w niej zakochał. Gdy tylko zegar zaczął wybijać północ, Kopciuszek musiał uciekać. W biegu zgubił na schodach złoty pantofelek. Następnego dnia królewicz ruszył na poszukiwania ukochanej. Wszystkie panny mierzyły pantofelek, ale żadna nie miała tak maleńkiej stópki. W domu złej macochy królewicz podszedł również do umorusanej dziewczyny. Jej siostry zaśmiały się szyderczo, ale na Kopciuszka pantofelek pasował jak ulał. Wkrótce na zamku odbyło się huczne wesele, a młoda para żyła długo i szczęśliwie.